Wszystko wskazuje na to, że weekend obdarzy Olsztynian piękną, słoneczną pogodą. Wysokie temperatury z pewnością skłonią mieszkańców do spędzenia wolnego czasu w otoczeniu wody. Być może niektórzy będą chcieli zaznać chwili relaksu na łódce. Zanim jednak wypłyniemy na jezioro, powinniśmy pamiętać o odpowiednim przygotowaniu swoich żaglówek. Powinniśmy skupić się na naprawach rzeczy, które nam się zepsuły w sezonie poprzednim, tak? Czyli wszelkie dziury, wszelkie ubytki, wszelkie nieszczelności łódek. Drugą rzeczą tak naprawdę powinniśmy sobie sprawdzić olinowanie stałe, czyli wszystkie metalowe linki, czy nie są poprzerywane, naderwane. Uwagę należy zwrócić również na tak zwane olinowanie miękkie. Naderwane lub przetarte linki mogą bowiem stwarzać zagrożenie osobom przebywającym na łodzi. By zapewnić najwyższy poziom bezpieczeństwa poza dokładnym obejrzeniem łódki, trzeba pamiętać o czymś jeszcze. Na każdej łódce powinny się znajdować wszelkie środki bezpieczeństwa, tak? Takie jak koło, takie jak kamizelki. Co niektórzy mają również, tak jak ja, zawsze na swojej łódce podręczną apteczkę w przypadku jakichś drobnych skaleczeń, śniaków i innych rzeczy jesteśmy w stanie sobie sami na wodzie pomóc. Nic jednak nie może się równać zdrowemu rozsądkowi. Niestety, nadal jedną z najczęstszych przyczyn utonięć jest alkohol. Jeśli skutki zdrowotne jazdy w stanie nietrzeźwym nie są wystarczające, by przekonać do rezygnacji z alkoholu, być może zrobią to konsekwencje prawne. W przypadku sternika, który będzie znajdował się w stanie nietrzeźwości, grozi mu kara do 2 lat pozbawienia wolności, utrata prawa jazdy, wysoka grzywna oraz sądowy zakaz. Inną nurtującą kwestią może być obowiązek dysponowania odpowiednim dokumentem poświadczającym nasze umiejętności żeglackie. Okazuje się, że nie wszyscy są zobligowani do posiadania patentu. Jeżeli jesteśmy właścicielem lub armatorem własnej łódki, to tak naprawdę na akwenach jeziorowych nie są wymagane uprawnienia. Dopiero uprawnienia są wymagane do wypożyczalni, tak? Czy ewentualnie do jakichś takich właśnie wypożyczeń dużych jachtów, drogich jachtów. Do ogólnych zasad korzystania z pojazdów wodnych warto dodać także przestrzeganie ilości osób, które mogą przebywać w jednym czasie na łodzi. Ponadto należy pilnować odległości, jaka dzieli pojazd o napędzie silnikowym od kąpielisk. W tym przypadku wynosi ona nie mniej niż 100 metrów.